Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie na konkursie indywidualnym w fińskim Kusamo na Ruka Tunturi HS 142. Oto lista startowa dzisiejszego konkursu. Jest jednak tutaj pewien człowiek, mianowicie Ryo Kobayashi, który niestety upadł w kwalifikacjach, ale skoczył bardzo, bardzo daleko, aż 133 metry. Rekord z tej skoczni już nawet nie pamiętam kogo, 138,5. Gregor Święcar, tak, to ten, który wygrał te kwalifikacje, ustanowił ten rekord. Naprawdę rekordy były bite od Kiliana Pajera 136 aż do Gregora 138,5. Jest 51 zawodników na tej liście startowej, bowiem tak jak mówiłem, Ryu Kobayashi daleko skoczył, niestety z upadkiem, ale tutaj szczęśliwie się nic nie stało, zakwalifikował się do dzisiejszego konkursu i widzimy 51 zawodników. Jest wiatr chwiejący się no, z różnych stron, ale słabiutki, piąta belka, tak jak w kwalifikacjach, a więc wszystko mówię tak samo. No i Wojciech Szturca bardzo ładnie w kwalifikacjach daleko pofrunął, ale teraz to strasznie im bujało. 128 metrów, same 19. I popatrzmy na Kiliana Pajera, który po swoim skoku skakał, nie wiem, jako trzeci, czwarty. Był pierwszy i skoczył przecież 136 metrów, a teraz słabiutko Kilian Pajer. O Boże. Nie będzie go chyba w drugiej serii. Słabe wybicie do góry narty. Boże, ty drogi. Przecież wygrał letni sezon. A teraz Timi Zajs, który był drugi w letnim sezonie, się nie zakwalifikował do dzisiejszego konkursu. A Kilian Pajer raczej nie zobaczymy w drugiej serii. A teraz Wiktor Palaszek, 136 metrów. Właśnie tyle powinien skoczyć Kilian Pajer. I to był trzeci zawodnik. Czekajcie. Tak, Kilian Pajer chyba, ale to oglądnijcie, w kwalifikacjach skakał jako trzeci, tak mi się wydaje, a może i czwarty, i skoczył właśnie 136 metrów, więc szkoda tutaj, że kolejność trochę inna. Aze Semenić bardzo ładnie się wybił i mówię, na tej skoczni można ładnie łapać metry. Miał w ostatniej fazie lotu wiatr pod narty, 133 same piękne noty, 19,5 punktowe, czy 18,5, ja już tam nie wiem. I jest na drugiej pozycji. Roman Kołdelka. Bardzo ładnie, przyzwoicie. 134,5, druga pozycja. I trzech Czechów, znaczy tak, czterech pierwszych pozycjach. No. A dwóch na dwóch pierwszych. Mariusz Lindwik. Słabo w kwalifikacjach. Szczęście się dostał. Teraz ładnie łapie. I prawie 130. 128. Będzie miał ładne noty. To jest piąta pozycja. No szkoda mi tego Kiliana Pajera. Bardzo szkoda. A teraz Klemens Murańk. Nie mogę się doczekać też Ryu Kobayashiego, bowiem on no, upadł. A tutaj może naprawdę daleko pofrunąć, tak jak Klemens Murańka, 134, czyli metr dalej od Ryoju z kwalifikacji. Sam 18,5 to jest trzecia pozycja jak na razie. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Reszcie zawodników. Daniel André Tande na rozbiegu. Tande, ładnie tutaj leci. 135, same 19, ale to jest druga pozycja. I Martin Nome, teraz dwóch Estończyków z rzędu. Zaraz Ardi Aigro. Oj, oj, troszkę nad bólą mnie obniżyło, ale łapie te metry Martin Nome. Mimo tego noty, proszę zobaczyć, noty i dopiero szósta pozycja. Za człowiekiem, który skoczył 133 metry. A Daniel Adretande przegrał tylko 0,3 punktu z Wiktorem Palaszkiem. Ardi Aigro. Oj, coś tutaj nim bujało pod koniec. A i tak daleko. Trzecia pozycja Estończyka. Jestem w szoku. Zobaczmy, co pokaże Jakub Wolny. Zakończył kwalifikację chyba na miejscu siódmym. Bardzo ładnie ciągnie. Bardzo daleko. 136,5.
To jest pierwsza pozycja, jak na razie najdalej i zasłużenie. Zimmermann, no niestety tutaj trzeba skakać na dwie nogi, ale było czterech Szwajcarów, w czołowej 22 nawet, ale w każdym bądź razie w czołowej 30, więc czterech Szwajcarów było w drugiej serii. Tak, w drugiej serii by było, a teraz na razie dwóch raczej będzie poza drugą serią. Nie wiem, czy zrozumieliście, bo tak gadałem teraz. Ale popatrzmy na Matthews Okupa Szczęściarza, który no, ciągnął ile mógł. 2.18, 1.18,5 to jest dopiero 11 pozycja. I popatrzmy na Filipa Aschenwalda. 14 numer startowy, trochę spóźnił, ale mówię, na tej skoczni można pięknie łapać. Nawet Jakub Wolny przecież łapał te metry. 130, piękne noty, to jest 9 pozycja Filipa Aschenwalda. I popatrzmy na Kevina Bicknera, który dosyć ładnie skoczył w kwalifikacjach, 126 czy 7 metrów teraz. Słabiutko. Spadki. Szkoda. Szkoda tutaj Kevina Bicknera. No i Naoki Nakamura. Niziutki Japończyk, zaraz powinien być chyba Yuki Asato. A słabiutko. 122,5 metra. Niby 20 dostał, ale sobie tutaj skok. Co pokaże tutaj Yuki Asato? Tu może być daleko, chociaż tu mamy problemy. Znowu w tym miejscu, bo wiatr się zmienił. Jakiś powiew, był wysoko, nagle opadł. Tu mógł się. Mógł walczyć o pierwszą pozycję. Na razie szósty. Piotr Żyła. Było coś pięknego, gdyby dwóch Polaków prowadziło. Nie będzie prowadzić, natomiast to jest dużo lepszy skok. No, notami niestety nie, ale odległością tak, od tego z kwalifikacji. Na razie Piotr Żyła na miejscu 11. No troszkę daleko, ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Michał Nazarow, bo tu na pewno będą lepsze skoki niż te w kwalifikacjach. Nisko, ale tu się można łapać. Nie wiem, czemu tak lądował za szybko. 110 metrów kompletnie. Kompletna klapa. Daikito. Chyba drugi w kwalifikacjach. I teraz bardzo ładnie łapał. 132,5, 2,18,5, 1,19 to 9 pozycja. Antti Aalto. Nad bólą w dół i słabo. Coś teraz mi słabo idzie, ale Pius Paszkę. On był czwarty w kwalifikacjach za Markusem Eisenbichlerem. Popatrzmy. Ale spóźnił nad bólą w dół i teraz i tak nic nie wyciągnie z upadkiem. Tak to właśnie jest. A Stefan Hula był tuż za Jakubem Wolnym, więc popatrzmy. Zbyt fał cały czas. 128 to jest 14 pozycja. Ex aequo z Mariusem Lindwikiem przed Matthews Okupem. I popatrzmy na Juho Ojale. Wow. A z upadkiem. 137,5. A za późno wyłożył nart. Chyba mu się nic nie stało, ale to mógł być skok na pierwszą pozycję. Tylen Bartol. Za wcześnie się wybił, ale bardzo ładnie łapie. Bardzo ładnie łapie. Widać to było po jego nartach. 134 metry. Sam 18. I to jest pozycja numer 8. Robin Bedersen. A to jest przecież HS 142. Tutaj da się jeszcze dalej skakać. Robin Pedersen skacze 130,5 metra. 18,5 to jest 14 pozycja. No i zwycięzca kwalifikacji. Popatrzmy na Gregora Schrenzauera. O, tym razem dużo słabiej. Dużo, 131 metrów, ale powinniśmy go zobaczyć w drugiej serii. Ładne natomiast noty. Trochę za późno się wybił, to było widać. Anzel Aniszek. W realu bardzo ładnie się spisuje, tym bardziej tu.
i również będzie 131 metrów słabsze trochę na tej, to jest 14 pozycja. I popatrzmy na Kamila Stocha. Ale za bardzo V, a ładnie wyszedł, ładnie, ładnie. To jest podobny skok jak w kwalifikacjach, 123 metry, a dopiero 23 pozycja, raczej Kamil poza. Nie zobaczymy go raczej. Natomiast ten Finn, który skoczył 137,5 z upadkiem, raczej go zobaczymy jako 31 zawodnika. Ponieważ skoczył najdalej i pewnie to może być nawet najdalej w całym dzisiejszym konkursie. A tymczasem Niko Keitsacho bardzo ładnie w kwalifikacjach, tym razem kompletna klapa. Artur Pohjola zbyt wcześnie się wybił. A tu można łapać bardzo ładnie. Dalej od Kamila. 126. Jest przed Kamilem. Na 21 pozycji. No i popatrzmy na Jana Herla. Uhuhu. Mamy problemy w locie. Ale wyciągnął 131,5, lecz słabe noty. I popatrzmy na Stefana Krafta. Spóźniłem, tu da się łapać, ale już Stefan Graf nawet się poddaje. Nawet się poddał. Kompletnie nieudane wybicie, spóźnione. Nie wiem czemu. Tak pięknie było w kwalifikacjach. Ładne noty dostał. A teraz Roman Trochimow, który był wysoko w kwalifikacjach. Teraz bardzo ładnie się wybił. Bardzo ładnie tutaj ciągnie Rosjanin. I to jest trzecia pozycja. Same 19, 135 metrów. Ex-aequo z Danielem André Tande. Peter Preutz, Johan André Forfang niestety się nie zakwalifikował. Teraz Peter Preutz trochę za bardzo V wyszedł. Okolice 128,5, 2,18,5, 1,18. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na razie daleko. Robert Johansson, przepraszam, coś mi się dzisiaj pieprzy tutaj. Robert Johansson bardzo ładnie leci na pierwszą pozycję. 137, same 19,5 i wyprzedza Polaka aż o prawie 4 punkty. Dokładnie 3,4, tak mi się wydaje. A teraz Markus Eisenbichler, który był trzeci w kwalifikacjach. Ajajaj, trochę tam nim obniżyło za bólą. Na razie 20 pozycja, 129,5 metra. Andreas Schuller. Później niestety, ale tu da się łapać. Dołapał do 120 metra, ale było zdecydowanie lepiej w kwalifikacjach i dopiero 31 pozycja. Teraz Dawid Kubacki. Aż się ustawiłem inaczej. Trochę nim obniżyłem, ale bardzo ładnie leci Dawid Kubacki. Zdecydowanie lepiej. Choć słabsze noty. 137 to jest trzecia pozycja za Jakubem Wolnym, ale będzie się dzisiaj liczył w dzisiejszym konkursie. Junshiro Kobayashi. Zdecydowanie lepszy skok, bowiem w kwalifikacjach był dopiero 40. A teraz Junshiro Kobayashi. 131,5, 2,19 to jest 16 pozycja. I popatrzmy na Władimira Zografskiego. Bardzo ładnie, Władimir. Z druga pozycja, piękne noty, 136,5. No i ten, który upadł, daleko skoczył. Szczęśliwie jako 51 zakwalifikował się do dzisiejszego konkursu. 133 w kwalifikacjach. Popatrzmy. Ryo Kobayashi. Bardzo ładnie, bardzo daleko. 135, 2 metry dołożył. Widzieliśmy, że trochę nad bólą poszedł w dół. 135 metrów, 9 pozycja, 2,18,5. Zdecydowanie lepiej. Konstantin Schmidt, popatrzmy. Nowy rekord skoczni. Tak jest, 2,19. Zasłużenie. A tutaj Dawid Kubacki spada z Jakubem Wolnym na 4. i 5. pozycję. Karl Geiger. Daleko w kwalifikacjach. Chyba był 6. czy 7.
Sainz również bardzo ładnie się wybił, trochę niżej leci. 130,5 to jest 23 pozycja, sam 18, ale popatrzmy tutaj na domena Preuce, jeszcze 6 zawodników, tak mi się wydaje. Pozostało nam do zakończenia pierwszej serii, oczywiście drugą serię od razu nagrywam w tym odcinku, a domen Preuce ładnie łapał. 131,5, 19 pozycja i popatrzmy na Andrasa Alamoma. Jest u siebie, bardzo ładnie leci Andreas Alamomo! Już myślałem, że nowy rekord, w sumie jest tam na centymetry nowy rekord, ale to się nie liczy, to jest wyrównanie rekordu. Piękne noty z Konstantynem Schmidtem, o punkt dokładnie wyprzedził Niemca. Stefan Laje, popatrzmy. Bardzo ładnie tu się zapowiada Stefan Laje! 138,5, piękne noty, to jest druga pozycja, dwóch Niemców wysoko, ale się zamienili, bo przecież to Pius Paszke i Markus Eisenbichler byli wysoko w kwalifikacjach, a tymczasem Konstantin Schmidt bardzo ładnie teraz leci. Michael Heiberg 138, to jest piąta pozycja, co tu się proszę Państwa dzieje? Konstantin Schmidt i Stefan Laje zamienili się, tutaj widzę, z Markusem Eisenbichlerem i Karlem Geigerem i Piusem Paszkę, bo przecież oni byli wysoko w kwalifikacjach w top 10, nawet top 7, top 8. A teraz Dominik Peter, no jedyna nadzieja Szwajcarów. Więc mamy takie dalekie skoki. No ciągnął bardzo nisko, ale to jest jedynie 121 metrów, 41 pozycja. Nie zobaczymy go w drugiej serii. Rock Justin. Ta chwilowa przerwa to chwilowe gadanie i już widzę, wypadłem z ciągu skakania. 129, ale to też słabsi trochę zawodnicy. Jest tuż za 30 miejscem. Alex Insam. Popatrzmy. A może to Kamil jest na 30, więc może specjalnie tutaj zepsuć, ale tutaj bardzo ładnie łapie Alex Insam. Poniosło go. 136. 2,19,5, 1,19. To jest siódma pozycja. Nie, Kamil jednak był na 40. Simeon na 40, 41. Stefan Kraft ostatni, 51. Pius Paszke przecież był czwarty w kwalifikacjach, teraz 50. O Boże, jak to wygląda. Jezuniu. Aż zrobię zdjęcie, dobra? Pozwolicie mi? Sobie popatrzcie, jak to tutaj wygląda wszystko. Finowie też tutaj obok siebie. No szkoda, ale Piotrek Żyła na 27 pozycji, 28 Zekwo z Robinem, Petersenem, Karl Geiger, Markus Eisenbichler 31. On był trzeci w kwalifikacjach, mówiłem, że tu będzie się bił. Gregorz Jerzauer już niestety nie jest rekordzistą, 22. Rekordzistą jest natomiast... Czekajcie, gdzie jest ten rekordzista? Konstantin Schmidt i Andreas Alamomo. Z tego Andreas Alamomo jako pierwszy to ustanowił, tak mi się wydaje. Ale my przechodzimy już do drugiej serii. Juho Ojala. 31, bowiem on upadł, ależ tutaj łapie te metry. 134,5, same 19. To jest oczywiście na razie pierwsza pozycja, bowiem rozpoczyna tą drugą serię. A teraz Jan Herl. 131,5 w pierwszej serii. Spieprzyłem. Zbyt fał, ale wyprzedzi. Wyprzedzi tutaj nam Juho Ojale. I popatrzmy. Robin Petersen. I tu się łapie jakieś noszenie. 133. I co chwilę zmiana lidera. Karl Geiger. No ten może odpalić. Wysoko w kwalifikacjach. Tam się coś ewidentnie odpala. Duży powiew pod narty, 2,21, oczywiście wliczona, 135, coraz dalej skacze oczywiście Karl Geiger na prowadzeniu z dużą przewagą, aż 6 punktów. No to dalej, Piotrek Żyła. Tu się ewidentnie coś łapie, Piotrek Żyła będzie prowadził, zdecydowanie 136,5. Sam 18,5 wyprzedza prawie o 2 punkty Karla Geigera. Anzel Aniszek, popatrzmy. Szkoda, że w pierwszym skoku tutaj Piotr Żyła miał takie słabsze noty. Anzel Aniszek trochę krzywo fał, ale nie doleci.
129,5, sam 18 podobnie jak w pierwszej serii, ale to jest dopiero czwarta pozycja. Filip Aschenwald, 130 metrów w pierwszej serii. Stać go na więcej, że spóźniłem teraz. Ale tu się łapie te metr. Ambuja nartami, 127,5, 3,19, a to jest szósta pozycja. 24 po pierwszej serii, bardzo ładny skok John Shiro Kobayashiego. Nie wiem czemu tak daleko. Ale popatrzmy teraz. Obejmę prowadzenie. Zdecydowanie lepiej. 137, same 19. Ja tu się już porządnie rozgrzałem. Domen Preutz. Oczywiście Piotrek Żyła na drugim miejscu. Ależ Peter Preutz tu łapał. Niesamowite, ale jest na pozycji czwartej, bo więc słabsze noty. 133. Gregor Schirenzauer, stać go tutaj na dużo, ma formę w kratkę. Popatrzmy jak skoczy. O, tu się coś łapie, tu się coś łapie! To jest chyba nowy rekord skoczni. Gregor Schirenzauer ustanowił nowy rekord skoczni podczas kwalifikacji. Niestety został pół metra pobity przez Konstantina Schmidta i Andreasa Lamomo, a teraz bije kolejny rekord. 140 prawie nawet i pół metrów. Wow, jestem w szoku. Same dziewiętnastki. Oczywiście na prowadzeniu zasłużenie. Martin Nome. Ja bym tu już zmieniał belkę na niższą. Niższy rozbieg, bowiem tutaj HS jest 142, oni skaczą 140. Teraz Martin Nome. Daleko. 137, 2,19. To jest druga pozycja. Piotrek Żyła spada na pozycję numer 4. Wiatr pod nardy jeszcze wie. Ja bym tu naprawdę zmieniał belkę. Daiki Ito. W kwalifikacjach bodajże drugi. I tutaj też coś łapie Daiki Ito. 136, to jest trzecia pozycja. Ależ mamy teraz skoki. Niebywałe. Anze Semenić. Wyczułem tutaj chyba tą skocznię już na 100%. Podobnie jak w pierwszej serii, metr bliżej. To jest siódma pozycja i popatrzmy na Filena Bartola. 134 w pierwszej serii. 18 po pierwszej serii. W drugiej serii tak samo jak Anze. I podobnie, 2 metry bliżej i również siódma pozycja, może egzekwo jednak nie, ale jest trzech Słoweńców obok siebie. Tutaj jest jeszcze Anze, dwóch Finów, dwóch Niemców. A ci jeszcze nie skakali, aha, dobrze. Klemens Morenka, 17 po pierwszej serii, bardzo ładne osiągnięcie. Będą punkty dla Polaka, trochę spóźniłem, nawet mocno spóźniłem, ale tu się ciągnie, tu się zdecydowanie ciągnie. Czemu nie ustał? 124,5. Trudno. Tutaj Klemens pechowy. Oby nic się nie stało Dawidowi oraz Jakubowi. A teraz bardzo ładnie Yuki Asato łapał. 131,5, siódma pozycja, ładne noty. Piotr Żyła wciąż na piątej pozycji. Teraz Roman Kudelka. 15 po pierwszej serii, popatrzmy. Trochę za wcześnie, ale bardzo ładnie leci. A był za nisko, żeby odlecieć. Za nisko, 132. I popatrzmy na Rioju. On tu może odpalić. Spóźnił, 135 w pierwszej serii, ajajaj. 104,5, Rioju się kompletnie spalił. Nie wiem czemu. Spóźniłem, strasznie. Arti Aigro. Kolejny z Estończyków, ależ tu ładnie łapie. I będzie wysoko, to będzie druga pozycja. Same 19,5 i popatrzcie Państwo jak to wygląda. Dwóch Japończyków, dwóch Estończyków. A teraz Daniel Andre Tande, 11 po pierwszej serii. On tu walczył o wygraną, przecież w Realu wygrał tutaj na Ruka Tumturi. Ach, mogło być troszkę lepiej. 2 metry bliżej, piękne noty, to jest czwarta pozycja, ale dzisiaj nie wygra. Roman Trofimow, a wciąż na prowadzeniu Gregor Schirenzauer. Bardzo daleko w kwalifikacjach, a teraz bardzo ładnie się wybił Roman Trofimow. A może i nowy rekord? Jednak nie, ale jedna dwudziestka wliczona i on wygrywa o 9 prawie punktów, dokładnie 8,2 przed Gregorem Schirenzauerem. Coś niesamowitego. Wiktor Polaszek. W kwalifikacjach jak i w pierwszej serii bardzo daleko.
A teraz najbliżej z tych wszystkich skoków, ale piękne noty. Same 19,5 wliczone, ósma pozycja 131,5. No i Dawid Kubacki, leć daleko. Zbyt fał, ale ładnie tutaj łapie Dawid Kubacki z upadkiem. A 134, no przecież to 137 i 134, no myślę, że to by była granica, to by moim zdaniem był przed Piotrkiem Żyłą. Przed Piotrkiem Żyłą, ale zobaczmy jak skoczy Jakub Wolny. Mam nadzieję, że Dawidowi się nic nie stanie, będzie miał tam jakieś punkty. No i ładnie, ładnie. Trzecia pozycja, słabsze noty, 136,5. No i mniej więcej w takiej gdzieś pozycji tutaj, czwarta, piąta powinien być Dawid Kubacki w tym momencie. Szkoda, że ja upadłem, no. Mam nadzieję, że zobaczymy go w następnym konkursie. A teraz Alex Insan, troszkę niespodzianka, no i właśnie o tym mówiłem. Nad bólą tu. I za wcześnie jeszcze się wybiłem. No szkoda, nie chciałem nim psuć. Ale Władimir Zografski. Popatrzmy, Bułgar, 136,5 w pierwszej serii. Za bardzo fał. Ale tu łapie ładnie, 131,5, ładne noty, to jest szósta pozycja Bułgara. Piotrek Żyła, 11. Zostało już tylko 5. Ach, bujało tutaj mi się Adam Hajbekiem. Czwarta pozycja, 4 metry bliżej w porównaniu do pierwszej serii. A Gregor Sensor na drugiej pozycji. Wow. Robert Johansson, 137. No tu już jest ta czołówka niesamowita. Się spóźniłem, ale zobaczmy. Nie. Za nisko leciał. 131,5 słabsze noty. Tu nawet spada na 9. pozycję za Władimira Zografskiego. Konstantin Schmidt. Trzeci, 139 metrów w pierwszej serii. Za bardzo fał, wyhamował. I tej odległości już nie ma. To jest dopiero 14 pozycja, 127 metrów, ładne noty chociaż. I Stefan Laje. Drugi po pierwszej serii. Bardzo ładnie leci, łapie już to powietrze pod narty. A to będzie raczej druga pozycja, ładna 1,20 się tutaj wliczyła Niemcowi. Druga pozycja Gregor Niecałer. Trzeci niestety Jakub Wolny już spada za podium. Andras Alamomo, 139 w pierwszej serii. Popatrzmy. Ale już widzę, że krzywo jeszcze idzie w dół. I ledwo 130. 129 nawet. Dopiero 14 pozycja. Słabsze noty. Ja zapisuję na szybko. No i tak to wygląda, proszę Państwa. Roman Trofimow wygrywa te dzisiejsze zmagania. Drugi Stefan Laje, trzeci Gregor Schrieren Sauer, czwarty Jakub Wolny, piąty Michał Hajbek, dwóch Austriaków wysoko, dwóch Estończyków, dwóch Japończyków. Piotrek Żyła 15, a przecież był 20 chyba, piąty, szósty, nie, nawet siódmy po pierwszej serii. Więc tutaj dużo awansował Piotruś, skacząc z drugiej serii. Ile? 136,5 metra miał. Karl Geiger również awansował. Trzech Słoweńców obok siebie, dwóch Austriaków i no i dwóch Polaków, obaj z upadkiem w drugiej serii i to tylko Polacy upadli. Trzy punkciki dla Dawida Kubackiego, a mogło być nawet i z 30. No szkoda, szkoda, tak to czasem bywa, na pewno się poprawi. W kwalifikacjach było też słabo, więc mam nadzieję, że na następnej skoczni się poprawi. Ja bardzo dziękuję za uwagę, zostawiajcie subkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się w Niżnym Tagile w Rosji, a dzisiaj Rosjanin wygrał, więc zobaczymy, może się odpali. Do zobaczenia, pa pa!